Cześć, z tej strony Dawid, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Klocki Luzem, a w dzisiejszym odcinku postaram się Wam pokazać, w jaki sposób to ja wyszukuję tanich klocków Lego, szczególnie jeśli potrzebuję do sprzedaży na sztuki albo potrzebuję jakieś elementy, które aktualnie nie znajdują się w zestawach, które są na przykład promowane przez strony takie jak na przykład Promoklocki czy jakieś inne porównywarki cenowe, bo jak wiecie, te strony no nie zawsze nam pokazują też te pozostałe ciekawe zestawy, które mogą się znaleźć w promocji, bo sprawa wygląda następująco. Na oficjalnej stronie LEGO mamy podane ceny katalogowe, tak? I wejdźmy sobie może na stronę z klockami LEGO, lego.pl i tutaj wszystkie zestawy, które mamy podane, no to z reguły to są jakby takie ceny katalogowe. Oczywiście mówimy o tych wszystkich, które są dostępne w innych sklepach, bo nie wszystkie, które są tutaj na stronie LEGO, no to kupicie w innych marketplace'ach, więc tylko tutaj kupicie. Także mówimy o tych, które są i tu, i tu. I na stronie LEGO one są w cenie katalogowej, natomiast no wszędzie poza stroną oficjalną, no te klocki czasami są o wiele, wiele tańsze. I jedna myśl mi się nasuwa, ponieważ kiedyś zapytałem LEGO, w jaki sposób mógłbym, czy mają jakiegoś dystrybutora, w jaki sposób mógłbym tanio LEGO kupować do na przykład do dalszej odsprzedaży, tak? Jeszcze wtedy nie myślałem o sprzedaży klocków LEGO na sztuki, ale o tym nagram też oddzielny odcinek. Natomiast no dostałem odpowiedź, że no minimum przez rok muszę sprzedawać to LEGO i przez rok również zrobić jakiś obrót, no, który pozwoli mi na to, że wtedy będę dopiero mógł no, sprzedawać, jakby brać od nich. I to też nie jest minimalne zamówienie, też jest o wiele tutaj większe, więc ten temat zostawmy na później. Natomiast dostałem linki do dystrybutorów. No i co zauważyłem, że u dystrybutorów te ceny czasami są ciut tańsze, tylko może niż najtańsze na Allegro, jeśli sprawdzimy ceny z LEGO. No i druga sprawa jest taka, że mówię, kurczę, gdzieś chciałbym się zaopatrywać w te tanie klocki, ale już, no, bo nie wiem, czy wiecie, ale w hurtowniach czasami jest tak, że jeśli już dostaniecie nawet fajną ofertę, to musicie zrobić na przykład jakieś minimum logistyczne, żeby załapać się również na darmową wysyłkę około 1000 zł. Natomiast no czasami potrzebujecie tylko jeden zestaw, albo na przykład chcecie sprawdzić, czy sprzedają się i pojedyncze jakieś figurki z danego zestawu, więc nie potrzebujecie od razu zatowarowywać się, że tak powiem, na maksa i kupować zestawy, które potem będą Wam leżały. No i potem wszedł właśnie Amazon do Polski i zauważyłem, że na Amazonie czasami są o wiele lepsze okazje niż oczywiście na Allegro. Znaczy, to znaczy teraz już te obie platformy, Amazon jak i Allegro, no zaczynają się powoli wyrównywać i prześcigują się, kto ma jakie promocje tańsze, bo i tu czasami trafimy na promkę i tam. Natomiast przy ostatnich moich shortcach ktoś zapytał mnie, ale okej, jak ty wyszukujesz te LEGO na tym Amazonie? W jaki sposób ja bym mógł sam to wyszukiwać. No to więc pokażę Wam, w jaki sposób ja sobie filtruję, bo ważne jest tutaj, jak filtrować i na co zwracać uwagę, aby no, nie przepłacać za te klocki albo w danym czasie po prostu sobie je kupić i mieć je na uwadze. To, co jest ważne, jeśli podobają Wam się jakieś, na przykład na Amazonie, jakieś zestawy klocków, to warto sobie utworzyć swoją listę zakupów i tam je dodawać, bo wtedy, kiedy cena stanieje, mamy je obserwowane albo na czymś nam zależy, to widzimy, że cena spadła od ostatniego czasu o tyle i tyle procenta. Ale może zacznijmy od filtrowania, od tego, od czego powinniście zacząć, jeśli chcecie szukać taniego LEGO na Amazonie. A więc najpierw wpisujemy frazę LEGO, no bo tego szukamy. No i ale przy LEGO wyskoczy nam wszystko, tak? I takie szukanie tych klocków i przeglądanie tylu stron, no to nie każdy ma tyle czasu i energii, żeby to dobrze sprawdzić. Więc to, co musimy zrobić jako pierwsze, to przefiltrować zestawy zabawek do budowania, tak? Czyli musimy wybrać, żeby to były tylko i wyłącznie zestawy. Oczywiście tutaj sponsorowane linki będą nam prawdopodobnie wskakiwać z innymi rzeczami, natomiast tym się na razie nie sugerujemy. Wybieramy LEGO, żeby już zawęzić oczywiście to wyszukiwanie. Następnie, co ja robię? Wybieram tylko te realizowane przez Amazon. Dlaczego? Ponieważ ja jestem w Prime, ale osoby, które nawet nie mają Prime'a, chyba też mają tą darmową wysyłkę i tutaj to jest realizowane na tej samej zasadzie co na Allegro, tylko wrzucamy do koszyka, wybieramy, czy to chcemy paczkomat, czy chcemy inną formę dostawy i ta paczka po prostu do nas przyjeżdża
z powrotem. No i to, co trzecia rzecz, którą należy zrobić, no to zaczynam od ceny rosnącej. Nie te zestawy, które poleca Amazon, a te tutaj rosnącą, aby od najmniejszych cen sprawdzić, bo czasami jest tak, że może potrzebuję jakichś elementów, które są w tych tańszych zestawach i nie potrzebuję od razu zestawu za kilka stów, aby się w coś zaopatrzyć. Jeśli już to mamy, no to zaczynamy po prostu zabawę w przeglądanie. I na co no, zwracać w pierwszej kolejności uwagę? Jeżeli cena jest obniżona od katalogowej od minimum 30%, to co ja zauważyłem, czyli w większości oczywiście zestawów, nie mówimy tych, które są w jakiś sposób popularne i nagle 20% to już jest fajna cena, bo nigdzie indziej możemy takiej nie dostać, ale mówię ogólnie o zestawach, jeżeli tutaj jest minus 30%, ale minimalnie, to sobie otwieram na boku gdzieś taką ofertę, bo to już jest w miarę cena, którą można zauważyć. Dlaczego? Ponieważ 30% od katalogowej to jest mniej więcej cena, którą również możecie dostać w hurtowniach, które na przykład współpracują z firmą Lego i one odsprzedają dalej towar jakby Wam, którym możecie sprzedawać, czy to na platformach Allegro, czy tam innych swoich miejscach, więc takimi ja się po prostu zacząłem interesować, bo zauważyłem, że na przykład biorąc jakiś mały zestaw, który też mi się sprzedawał od hurtowni, no to tu nawet na Amazonie miałem go o wiele taniej, więc po prostu czy dobre potem wypromowanie danej oferty wystarczyło mi, żeby po prostu też ten zestaw się sprzedał. Ale do brzegu. Jeśli już mamy takie oferty, przejedźmy sobie tutaj po zestawach. Nie będę tutaj Wam wszystkich pokazywał, no ale dobra, jest te 40, to sobie je za chwilę sprawdzimy. Porównuję od razu te ceny z cenami na Allegro. No dlaczego tak? No dlatego, że te oferty, które tu są, tak jak wspomniałem, tutaj wszędzie są, jakby pracują algorytmy, tak? I sami zobaczycie, że jeżeli tu jakaś jest cena na Amazonie, może tam na przykład w jakiś minus 40%, to czasami o grosik nawet ta cena jest mniejsza niż właśnie na Allegro. Ale jeśli chodzi o Amazon, co jest fajnego? Że jak bierzecie minimum 5 produktów, no to od razu macie na niektórych produktach 5% rabatu, tak? I jeśli zależy Wam na jakim zestawie, na którym jest na przykład 5% rabatu, to nie musicie kupować 5 dużych zestawów, a możecie na przykład wrzucić sobie dodatkowo 4 jakieś tam najtańsze groszki, które no, choćby i odsprzedacie dalej po podobnej cenie lub troszkę większej, no już macie rabat 5% na cały ten asortyment. Dodatkowo wiem, że jeśli jesteście w Prime, to możecie mieć nawet 10%, ale wtedy musicie wziąć minimum 10 zestawów i działa to na podobnej zasadzie. Więc ktoś, kto się towaruje na więcej jakby zestawów albo zbiera pod inwestycje, no to fajnie po prostu sobie wrzucać te więcej produktów. Tym bardziej, że po prostu nie płacicie za dodatkowo za przesyłkę. Ale jedziemy dalej. Szukamy sobie właśnie takich zestawów. Tych stron tutaj jest no dosyć sporo, jednakże jeśli będziecie to sobie na przykład przeglądać tak dziennie, to nauczycie się, że niektóre zestawy no po prostu już są w jakichś danych cenach i te ceny są naprawdę, naprawdę fajne i są spoko, tak? Więc przeglądając codziennie będziecie znać przynajmniej te, na których Wam zależy, będziecie znać po prostu je na pamięć. No natomiast czasami pojawiają się naprawdę smaczki i to takie, które po prostu są przez chwilę, tak? Zauważyłem, że albo jest jakaś promocja i to jest od razu wyprzedane, albo na przykład jest coś fajnego, co tak naprawdę miało tam jakiś szybki spadek, pojawiło się na buyboxie, żeby wypromować jakby tą ofertę i na przykład o 50% skoczyła, albo czasami miałem także o 60% nawet skoczyły ceny, czy to najczęściej było chyba na Friendsach, także no możliwości jest tutaj naprawdę wiele. To, co Was czeka, jeśli chcecie tanio kupować no, klocki Lego na Amazonie, no to musicie często tutaj niestety lub stety zaglądać, bo tak jak powiedziałem, te wszystkie promocje możecie na zewnętrznych takich porównywarkach, na przykład, nie wiem, Promoklocki, chyba najpopularniejsza, którą każdy zna, tutaj też można sobie sprawdzać, natomiast no nie ma wszystkich po prostu tych, na których są te oczywiście te najciekawsze,
natomiast część musicie sobie już sami doszukać. Ok, ale sprawdźmy właśnie na szybko jeszcze, co tu może ciekawego być. Ja tutaj postaram się powrzucać jeszcze o jakieś ciekawe zestawy, żeby po pierwsze porównać, czy one też na przykład na Allegro są w podobnych cenach. No bo jak wiecie, co do samej z przesyłki, bo ktoś tam kiedyś pytał, jak to wygląda, jeśli chodzi o paczkę z Amazona. Z reguły przychodzą fajnie zapakowane, przynajmniej te większe. Jeśli bierzecie paczkę takich małych, na przykład o jakiś coś takiego, to czasem może zdarzyć się tak, ale to nie jest regułą, że przy pojedynczym takim zamówieniu takiej pojedynczego zestawu mogą wam to przysłać w takiej tekturowej kopercie, no która jak wiadomo potrafi ulegać troszkę zgnieceniu po jakimś tam czasie w trakcie transportu, więc no jeśli wam zależy na przykład na pudełkach, no to od razu przestrzegam, że warto według mnie brać troszkę tych więcej, żeby dostać to w jakimś pudełku tekturowym, a nie w tym malutkim właśnie w tej kopercie, no która lubi być czasami przygniatana podczas transportu. Oczywiście możecie reklamować, jeśli ktoś ma czas, tylko ja z reguły kupowałem te klocki pod sprzedaż na sztuki, więc w moim przypadku akurat pudełko tekturowe nie bardzo tutaj mi na nim zależało, tak? No ale sprawdźmy jeszcze tutaj te jakieś tam powiedzmy bestsellery, które tu się pokazują. No tak jak wspomniałem, tych stron jest naprawdę wiele i takie dzienne przeglądanie no powoduje to, że teoretycznie wy się też uczycie niejako tych cen i wiecie, gdzie ostatnio cena była taka, że opłaca się kupować, a gdzie po prostu, no ta cena to możecie sobie po prostu ją kupić na Allegro. Także nie ma jednej reguły, natomiast jak sobie tak pofiltrujecie, jak pokazałem wam na początku, no to na pewno coś ciekawego znajdziecie. Ok, mamy to już pofiltrowane, już nie będę filtrował więcej. Czasem jest to kwestia tego, jaki okresu, tak? Czy jest to okres przedświąteczny, czy na przykład jest jakiś Amazon Prime Day, chociaż według mnie Amazon Prime Day był słaby w tym roku, jeśli chodzi o klocki Lego. W tym czasie również na Allegro fajne oferty się pojawiały i też mi się udało jakiś tam zestaw Jurassica kupić, który właśnie zauważyłem chyba na... Jest taka grupa na Facebooku, śledzimy okazję Lego i tam właśnie była informacja o tym, że o 12 na przykład jakieś oferty w Smarcie Allegro ruszają i tam mogę tanio kupić zestaw niż w normalnej cenie, ale muszę być o 12 na przykład, bo po prostu o 12 ta cena zostaje dopiero obniżona. Więc no, tych ofert czeka na was naprawdę wiele. Wszystko zależy od tego, co wy potrzebujecie i na co, no, że tak powiem brzydko, napaliliście się. Bo jeśli to jest zestaw, którego nie musicie mieć jeszcze teraz, no to warto śledzić ceny i poczekać po prostu, aż w jakimś czasie ta cena stanieje, bo naprawdę tu się robi taki remiks czasami, jak ja dziennie obserwuję, że grzechem by było z niektórych na przykład ofert nie skorzystać. Tak jak wspomniałem, przefiltrujecie sami, będziecie wiedzieć, na co zwrócić uwagę i przechodzicie potem po takim wybraniu do drugiego etapu. Ok, no to mamy powiedzmy wybrane te nasze tam elementy i teraz mamy taki, królicza farma, 39%, 85, 51%. Bierzemy sobie po prostu, kopiujemy numer i sprawdzamy, i sprawdzamy sobie to po prostu na Allegro, tak? Oczywiście na Allegro nie sortujemy po trafności, tylko również po cenie. I tylko nie zawsze, no patrzcie, no tu niby jest 83 zł, ale musicie dostawę zapłacić, a po drugie to jest pewnie z jakiejś drugiej ręki, od osoby prywatnej, więc na przykład jeśli zależy wam na fakturze albo na innych tego typu rzeczach, no to tutaj no tej ceny, no mimo dostaniecie ceny, to na przykład nie odliczycie sobie tam VAT-u i tego typu spraw. To omijamy, ale widzicie, tak jak wspomniałem, tu chyba M-Retail Polska, oni najczęściej zauważyłem sprzedają w podobnej cenie co na Amazonie, dlatego w tym wypadku możecie kupić albo tu, albo tam. No natomiast sprawdźmy sobie tu ten z tych pierwszych zestawów, one też były w jakiejś takiej tam, gdzie możemy na przykład też 5% dostać. Już wam tu pokazuję, o na przykład ten, tu jest 49% zniżki, mały zestaw kreator, no ale tak jak mówię, sugerując się katalogową, no i wklejmy sobie tą ofertę na Allegro i spójrzmy, jaki jest najtańszy zestaw na Allegro, 23,46, ale możemy jeszcze 5% zniżki, jakbyśmy 5 takich lub 10 wzięli, więc tak jak mówię, no
zaczynam zawsze od filtrowania tutaj i sprawdzania tych cen na Allegro, czy po prostu one w jakiś sposób się porównują. No, tu jest też fajna oferta na przykład Mecha Ninjago, ale z tego co kojarzę, to już ktoś zauważył i tą ofertę no, zrobił tak, żeby ona również, pewnie też M-Retail, tak, dokładnie, żeby ktoś po prostu kupił to tutaj. Więc tak jak wspomniałem, filtrowanie waszych ofert, no i wtedy będziecie mieli pewność, że szukacie od tych, powiedzmy, najtańszych, a nie tylko te, które na przykład wam Amazon poleca. Wybór jest naprawdę wielki, ale jak, tak jak mówię, ja często zaczynam właśnie odtąd, porównuję, a następnie tutaj już dokonuję ewentualnego zakupu, czy to na Allegro, czy to na Amazonie, natomiast wtedy wiem, że udaje mi się kupić właśnie w takiej cenie, że tak powiem, w miarę rynkowej, a czasami jak się znajdzie jakiś fajny jeszcze dodatkowy robacik, no to dodatkowo po prostu skorzystam, żeby to kupić jeszcze taniej. Okej, no to w takim razie tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie jakieś pytanie, to piszcie śmiało w komentarzach, a jak zwykle nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!